To już był ja dzisiaj trochę osypnięty jestem, ale staram się, żeby pan... Słychać mnie tam? Halo, halo. Nie. Nie słychać. Znaczy głośniej mówię, tak? Okej, postaram się mówić głośniej. Chcę wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak tworzyć te rozwiązania internetu rzeczy. Dzisiaj ogólnie takie spotkanie właśnie w tym temacie. Tytułem wstępu bardzo o mnie, jestem programistą. Dbam też o rozwój platformy RapidFire, o której dzisiaj wam chcę trochę opowiedzieć. A po godzinach współorganizuję TEDx Poznań. Agenda dzisiejszego spotkania. Zacznę od przykładu z życia dziennego, który przydarzył się nam całkiem niedawno w biurze. I na podstawie tego przykładu pokażę wam, jak najlepiej tworzyć właśnie takie rozwiązanie internetu rzeczy. Później przejdę do tej części motywacyjnej, czyli do tego, dlaczego warto by było, żebyście takie rozwiązania tworzyli. I na koniec dam takie cztery proste rady, jak robić to dobrze. Więc jeżeli chodzi o przykład życia, to wyobraźcie sobie, że po świętach, jak ruszyliśmy do naszego biura, temperatura w nim panowała 9 stopni. Wynikało to z tego, że pękła rura. No i tak naprawdę nikt nie był nam w stanie powiedzieć, kiedy to zostanie naprawione. No więc byliśmy skazani na to, że przychodząc każdego następnego dnia do biura, nie wiedzieliśmy, czy tam dostaniemy warunki do pracy, czy tak naprawdę po prostu będziemy musieli wrócić do domu. No i na tym przykładzie chciałbym wam właśnie opowiedzieć, jak tworzyć rozwiązania internetu rzeczy. Jest to bardzo prosty przykład, ale można z tym różne fajne kontynuacje zrobić. I żeby to zrobić, to tak naprawdę musimy mieć najpierw tą rzecz, którą chcemy podłączyć do internetu. W naszym przypadku to był po prostu czujnik temperatury, który w biurze miał mierzyć tą temperaturę. Jak chodzi o tworzenie tego typu rozwiązań, to sądzę, że znacie się na tym lepiej niż ja. No, tutaj po tych warsztatach, które właśnie Sebastian organizuje, na pewno wiecie, jak programować właśnie na Arduino czy tam Raspberry. Jak już macie tworzone to urządzenie, to wybieracie, w jaki sposób łączycie się do tego internetu. O jednym właśnie sposobie właśnie przed chwilą opowiadał wam Jacek. Przez to, że tak naprawdę my korzystaliśmy tutaj z naszego biura, więc po prostu mogliśmy wykorzystać sobie wiki. No i trzecią rzeczą, która jest potrzebna, i tutaj jak słusznie ktoś zauważył, no to po prostu musimy mieć serwer, do którego się łączymy. I na tym serwerze ważne, żeby były spełnione cztery rzeczy, takie tak, żeby to rozwiązanie było w łatwy sposób skalowalne i uniwersalne. Pierwszą z nich jest to, że jeżeli na przykład wysyłamy jakieś dane, to lepiej wysyłać je na jakiś konkretny kanał, czyli publikujemy dane na jakiś kanał i wszystkie inne rzeczy, tudzież osoby, które są zainteresowane tymi danymi, subskrybują sobie po prostu na tym kanale tą daną rzecz. Kolejną rzeczą, która jest potrzebna w takim dobrym rozwiązaniu internetu rzeczy, to jest właśnie baza danych. Czyli miejsce, gdzie możemy sobie zapisywać wyniki i trzymać po prostu historię tego, co się działo. Kolejna rzecz to jest możliwość komunikacji z innymi urządzeniami. No i tutaj jest to symbolizowane przez znaczek routera. No i na końcu potrzebujemy też możliwość definiowania tego, co ma się dziać, czyli tej całej logiki, jak ma się zachowywać ten system. I to tak naprawdę też najlepiej, jak zrobimy właśnie w chmurze, a te końcowe urządzenia, jak będą jak najbardziej proste. Czyli termometr po prostu tylko mierzy temperaturę, wysyła ją do internetu, a to, co my z nią dalej robimy, już jest na serwerze. No to słuchajcie, to teraz może napiszmy taki serwer. Pokażę wam, jak to zrobić. Tak naprawdę żartowałem, nie starczyłoby nam czasu na to. Tym bardziej, że mam przedziewidziane pół godziny na prezentację. Więc chcę wam opowiedzieć o jednym z rozwiązań, które już istnieje. I jest to platforma właśnie RapidFire.
Ona daje wam te wszystkie możliwości, o których wcześniej powiedziałem. Czyli macie kanały, na które możecie publikować wiadomości i czytać z nich. Macie też możliwość zapisywania do bazy danych. Macie możliwość komunikacji z innymi urządzeniami. I macie też możliwość zdefiniowania właśnie tej całej logiki chmury. Więc żeby zrobić nasze podstawowe rozwiązanie w pierwszej iteracji, które zrobiliśmy, potrzebowaliśmy tak naprawdę taki kawałek kodu, który akurat tu jest w przypadku na Raspberry. W pierwszych linijkach importujemy sobie bibliotekę do MQTT, która jest jedną implementacją właśnie Publish Subscribe. W następnej linijce łączymy się po prostu na wskazany adres. Tutaj podajemy dane do autentyfikacji, to jest ten dziwny numerek, to jest właśnie device ID i device token, co nam jak gdyby zapewnia autoryzację. Podajemy adres, no i później w pętli przesyłamy sobie dane na nasz kanał. Te dane, które tutaj nie wiem, czy widać, one są w formacie, który się nazywa SNNML. I to jest prosty format, standard tak naprawdę, który mówi o tym, jak zapisujemy dane. Czyli na przykład pod polem typu M podajemy nazwę parametru, pod polem typu V podajemy wartość, czyli tutaj na przykład wartość temperatury. Jest też możliwość zdefiniowania jakichś innych pól, jak na przykład jednostki itd. itd. I pierwsze nasze rozwiązanie właśnie chcę wam teraz pokazać. To, co tutaj widzicie, to jest, tak wygląda platforma właśnie po zalogowaniu się. Mamy tutaj reprezentację naszych rzeczy fizycznych. Właśnie tam na tym stole po prawej stronie, koło kolegi, leżą dwa faktyczne urządzenia. Jednym z nich jest właśnie termometr, który jest reprezentowany tutaj przez DemoFit. Jak sobie wyjdziemy teraz do naszego właśnie urządzenia, to tutaj po prawej stronie, może wskaźnik. Tutaj po prawej stronie widzimy właśnie te rzeczy, które nam są potrzebne, żeby podłączyć konkretne urządzenie do tej platformy, które zapewniają autoryzację. No i to, co na pierwszy rzut oka robiliśmy, to właśnie podłączyliśmy ten termometr. No i tu możemy sobie na żywo obserwować zmianę temperatury. Słuchajcie, jest 16,2 stopnia tutaj. Temperatura się dzięki temu, że jesteśmy tutaj podniosła o 0,2 z tego, co widzę. No. I to było pierwsze rozwiązanie, które gdyby zrobiliśmy, które umożliwiło nam to, że codziennie przed wyjściem do biura po prostu wchodziliśmy na stronę i podejmowaliśmy decyzję, czy dzisiaj warto jednak do tego biura iść, czy jednak nie, czy jednak zostać w domu. No ale to tak naprawdę było słabe rozwiązanie. To jest bardzo mało ma wspólnego z tym, jak się robi rzeczy internetu. I tutaj pytanie do was, jak można zrobić to lepiej? Pomysł? A jakbyśmy na przykład nie chcieli wchodzić na tą stronę codziennie i tego sprawdzać, to co by musiało się stać? Jakaś aplikacja na smartfon na przykład. Aplikacja na telefon to jest bardzo dobry pomysł, ale tak jak się miał otworzyć. Lepiej by było tak, że jeżeli system wykryje, że na przykład temperatura jest poniżej naszych oczekiwań, po prostu zadzwoni do nas i powie nam o tym, żebyśmy dzisiaj do biura nie przychodzili. I teraz właśnie takie rozwiązanie chcę wam pokazać. Każda rzecz tak naprawdę w tym systemie, która się znajduje, to może się tutaj wrócę. Jest też jakimś produktem. Tutaj macie podane, że na przykład właśnie DemoFit jest czujnikiem temperatury i w zakładce właśnie produktów mamy możliwość zdefiniowania, jakie mamy produkty. A w zakładce Cloud Code mamy możliwość definiowania dla konkretnego produktu właśnie tej logiki, o której wcześniej mówiliśmy. I teraz po przejściu do czujnika temperatury mamy
już tutaj w sumie gotowe rozwiązanie, które ta funkcja, którą tutaj widzicie tak naprawdę, jest wołana za każdym razem, gdy wyślemy wynik pomiaru temperatury do naszej platformy. I to, co robimy, to tak naprawdę pobieramy tą wartość tej zmierzonej temperatury, pobieramy, jaki dziś jest dzień, jaka jest godzina, jaka jest minuta, no i sprawdzamy, czy to jest dzień pracujący, tak? Czy to jest od poniedziałku do piątku. Sprawdzamy, czy w tej chwili akurat jest godzina 7.30, bo o tej godzinie byśmy chcieli dostać informację na ten temat, czy musimy przychodzić do pracy, czy jednak nie. No i jeżeli tak, no to właśnie w tej linii, którą tutaj odkomentuję, wykonujemy połączenie i mówimy użytkownikowi o tym, czy jednak ma przejść się do biura, czy nie. Ja postaram się teraz to zasymulować, mam nadzieję, że to zadziała. Wszyscy mi odradzali, żeby nie robić takiej symulacji. Kolega tam kliknie. No tak jak widzicie, mój telefon już dzwoni. Odbiorę go, dam na głośno mówiący. Nawet nie wiecie, jak to czasami ta kawę to potrafi człowieka ucieszyć, że jednak gdzieś się przychodzi. No także to jest drugie rozwiązanie, które zrobiliśmy i które jest... O, znowu do mnie zmaczy. Pozwolę sobie odwołać i zakomentować. I to jest druga iteracja, którą tak naprawdę zrobiliśmy i która stanowiła dużo lepsze rozwiązanie tego problemu niż to pierwsze. Ale to tak i tak jeszcze można zrobić lepiej. No i słucham waszych pomysłów. Co można tutaj zrobić lepiej, tak żeby to jeszcze lepsze rozwiązanie było w świecie rzeczy internetu? Żeby już w łóżku było powiedzmy. Żeby na przykład budzik się nie włączał, nie? To było super, nie? No tak, a od strony szefa na przykład, co szef na przykład bardziej by docenił? Nie wiem, automatyczna wysyłka na przykład materiałów do pracy zdalnej. To jest też dobry pomysł, ale no... Jak to zrobić, żebyśmy jednak przeszli do tego biura? Jak już włączyć ogrzewanie. Dokładnie, słuchajcie. I to właśnie chcę teraz przywoz na szybko tutaj zrobić. Rozwiązanie polega na tym, czyli, że tak jak wcześniej po prostu o godzinie 7.30 dzwoniliśmy pod wskazany numer, tak teraz na przykład zakładamy się, że o godzinie 5.30 sprawdzamy sobie temperaturę. Jeżeli ona nie jest wystarczająca, czyli po prostu jeżeli nie działa normalny system grzewczy, to włączamy po prostu sobie nasze dodatkowe jakieś ogrzewanie. I żeby to zrobić, to tak naprawdę musimy dodać kolejną rzecz. Kolejną naszą rzeczą jest switch, czyli coś, co umożliwia włączanie, nie wiem, parelki ogrzewania. I to tutaj już mam zrobione. Teraz wystarczy tak naprawdę, jeżeli ta temperatura jest poniżej naszych oczekiwań, wysłać do tego switcha informację, żeby się włączyło. I to właśnie teraz zrobimy. To jest tak naprawdę jedna linijka kodu, która wygląda w ten sposób. Ja nie wiem, czy tam widać to. Nie wiem, czy widzicie. W każdym razie pod wskazany ID urządzenia wysyłamy komendę taką, która wiąże się z włączeniem jego. Ja tutaj jeszcze muszę dodać jedną rzecz, która wynika z tego, że mamy to rozwiązanie w tym miejscu i zaraz wam zaprezentuję, że to działa. Wyłączymy sobie powiadomienia telefoniczne. I tym razem
jak kolega zasymuluje spadek temperatury i tam ma tą tam rzecz, no to powinno się włączyć właśnie lampki. Ale lampkami się jak na razie nic nie dzieje. Zapisałem. Gdzie zapisałeś? O, teraz. Opóźnienie wynika pewnie tylko z tego, że są jakieś tam problemy z łączem, bo tutaj nie wiem, czy tutaj jest to na wszystkim, czy tam jest. W każdym razie korzystamy z każdym miejscem, do którego się wszystko łączy. Więc tak to wygląda. I to już jest tak naprawdę trzecia iteracja tego pomysłu. Cały czas można to zrobić lepiej. Ale to już tak naprawdę wam teraz powiem. Najlepiej to by było tak, bo tu włączamy tą naszą paralelkę o godzinie 5:30 i tak naprawdę tutaj powinienem jeszcze dodać kod, że jak już się nagrzeje do odpowiedniej temperatury, to ją włączamy. A jeszcze lepiej to by było tak, że na podstawie danych z poprzedniego dnia, jak pracowało nasze urządzenie grzewcze, wykrywamy sobie, ile zajęło ogrzanie pomieszczenia od danej temperatury do danej. I teraz na przykład stwierdzamy, że jesteśmy w stanie ogrzać pomieszczenie o 2 stopnie w ciągu godziny. Jeżeli temperatura na przykład w pomieszczeniu wynosi 10 stopni, to wtedy musimy grzać ile? 5 godzin, tak? Czyli nasza paralelka powinna się włączyć tak, żeby na 8 godzinę zapewnić odpowiednią temperaturę, czyli musiała się włączyć o 3. I to wszystko można zrobić tak naprawdę nie ruszając w ogóle urządzeń sensorowych, czyli tych naszych tam czujników, które się gdzieś tam znajdują i tych naszych przełączników. Wszystko jesteśmy w stanie zrobić na tej platformie tutaj. Teraz wróćmy do prezentacji. Tak naprawdę możecie tworzyć takie rozwiązania sami dla siebie, ale też możecie takie rozwiązania tworzyć dla swoich klientów. Jeżeli na przykład prowadzicie własną działalność albo myślicie o tym, żeby otworzyć startup, to na naszej platformie możecie sobie, oprócz tego, że możecie sobie zdefiniować jakieś rzeczy konkretne, możecie sobie zdefiniować, jakiego typu one są i dla poszczególnych produktów zdefiniować sobie crowdsource, który się wykonuje, to definiujecie sobie, do kogo dana rzecz należy. I dzięki temu możecie mieć całą rzeszę klientów, dla których tworzycie konkretne jakieś rozwiązania i możecie tym wszystkim sterować po prostu ze strony internetowej. Teraz chciałbym przejść właśnie do tej części ostatniej, czyli pokrótce wyjaśnić, jakie rozwiązania moim zdaniem najlepiej tworzyć i jak to robić i powiedzieć wam, że warto jednak, no bo tak jak spojrzycie sobie na przykład na tym wykresie, który przedstawia liczbę urządzeń podłączonych do internetu. Przybyliśmy do tego, że z internetu korzystają na przykład telefony, komórki, telefony, laptopy, tablety. I jak sobie spojrzycie, tu jest rok 2016 w tym miejscu, to liczba internetu rzeczy, czyli takich prostych rzeczy, o których tutaj wspominałem, to może być, nie wiem, smart lodówka, smart żarówka, przewyższy w tym roku wszystkie pozostałe rzeczy, które się odnoszą. Ilość, ilość tych urządzeń, które się łączy. I tak jak widzicie, ona ma bardzo szybko rosnąć do diametralnej liczby, która jest 20 miliardów sztuk w ciągu 4 lat. Więc to tak naprawdę już teraz się dzieje. Tak? To już jest coś, co się po prostu już teraz w tej chwili dzieje. Kolejny wykres to jest akurat Business Intelligence, który pokazuje wartość rynku IoT. W 2016, który jest tutaj, to jest 600 miliardów dolarów. Ta wartość w ciągu 3 lat ma się zwiększyć do 1,6 miliarda dolarów. To są astronomiczne sumy, które zresztą bardzo szybko rosną. Co ciekawego jeszcze z tego wykresu możemy wyczytać, tutaj mamy podział tak naprawdę na 3 grupy. Pierwsza to jest government,
Druga to jest Home i trzecia Enterprise. Pierwsza symbolizuje na przykład wszystkie rozwiązania Smart City, rozwiązania Smart Government. Druga dotyczy grupy indywidualnej, czyli Smart Home. No i trzecia, powiedzmy, film. Jak łatwo widać na tym wykresie, tak naprawdę na rozwiązania Enterprise, czyli dla firm konkretne, jest największa ta pula. I tak naprawdę jest to najmniej zagęszczony rynek. Jeżeli popatrzymy na rynek Smart Home, tam się bardzo dużo dzieje. Tam są firmy, które są na przykład klientami AGD, które robią własne produkty. A jeżeli chodzi o rozwiązanie Enterprise, one są bardzo specyficzne i bardzo konkretne. I tutaj jest naprawdę duży potencjał dla małych firm, które mogłyby takie rozwiązania tworzyć. Teraz te cztery rady, o których Wam mówiłem, jak to robić dobrze tak naprawdę. Czyli pierwsza rzecz to trzeba po pierwsze rozwiązywać właściwy problem. I w przypadku firm to jest coś, co może dać danej firmie zysk, albo może dać tej firmie oszczędności. Za takie rzeczy firmy na pewno będą w stanie, będą gotowe po prostu zapłacić pieniądze. Druga wskazówka to, żeby nie robić rzeczy, tylko żeby robić usługi. Jak na przykład kupujemy telefon, to nie kupujemy rzeczy, tylko kupujemy możliwość dzwonienia z niego, możliwość używania go do internetu i tak naprawdę za to płacimy. Czyli koncentrujmy się na tym, żeby tworzyć usługi, a nie na tym, żeby tworzyć rzeczy. Przykładem jednego z takich rozwiązań właśnie, które w sumie sami też wdrożyliśmy, jest system do monitorowania jakości wód w stawach hodowlanych. Słuchajcie, tutaj jeszcze całkiem niedawno, jak właśnie jeździliśmy na stawy, to okazało się, że ludzie sprawdzają, czy jest woda w dobrym jakości, czy jest wystarczająco tlenu w stawie, o tym, że ktoś przychodził i patrzył po prostu, czy te ryby pływają. I jak pływają? Jak pływają nie brawo, to znaczy, że może być coś nie tak. A jak pływają trochę szybciej, to znaczy, że wszystko ok. No i my właśnie stworzyliśmy takie rozwiązanie, które monitoruje jakość tej wody, a tak naprawdę monitoruje przede wszystkim właśnie poziom tlenu w stawach, dzięki czemu dajemy spokojny sen hodowcom ryb, bo wcześniej było czasami tak, że po prostu podczas jednej nocy potrafili zdechnąć cały staw. Kolejna rada to, żebyście tworzyli takie rozwiązania. Czyli po prostu niewidzialne. Tutaj wrócę do tego przykładu, który na początku mieliśmy. Pierwsza iteracja, wchodziliśmy na stronę, widzieliśmy, czy jest temperatura odpowiednia tak, żeby iść do biura. Jeżeli nie było tej temperatury odpowiedniej, no to po prostu trzeba było zdecydować, czy idziemy, czy nie idziemy. Skończyliśmy na rozwiązaniu, które było absolutnie niewidzialne dla końcowego użytkownika. On po prostu przechodził do biura i go nie interesowało nic tak naprawdę, czy ogrzewanie działa, czy nie działa. I najlepiej właśnie tworzyć takie niewidzialne rozwiązania. No i ostatnia rada już, żeby integrować się już z istniejącymi rozwiązaniami. I tutaj przykład właśnie amerykańskiej firmy, która się nazywa Roost i która działa na rynku pojemników przeciwpożarowych. Jest ona tak naprawdę oferuje usługę monitorowania przeciwpożarowego, tak powinienem powiedzieć. I to, co oni zrobili, to jest bardzo ciekawe, bo właśnie w większości domów w Stanach, w każdym pomieszczeniu, w każdym domu znajdują się czujniki przyczepione, tutaj akurat nie ma, do sufitu, które sprawdzają właśnie, czy nie ma dymu. I one działają właśnie w takich bateriach R9. I do tej pory działały w ten sposób, że jeżeli wykryły dym, to po prostu zaczynały wydawać głośny dźwięk. Jeżeli byliśmy w domu, to mogliśmy na to zareagować. Jeżeli nas w domu nie było, mieliśmy szczęście, że na przykład sąsiad jest obok, to usłyszał, to było spoko. A jeżeli nie, no to po prostu cały nasz zabytek poszedł z dymem. I oni zrobili taką baterię, która w podstawce
ma moduł Wi-Fi, który działa trywialnie. On po prostu wykrywa zwiększony pobór prądu przez baterię, który wynikał z tego, że włączył się ala. No i tą informację wysyła do chmury, a dzięki temu my jesteśmy w stanie szybko zareagować, bo mamy informację na bieżąco o tym. I to tak naprawdę tyle. Chciałbym Was zachęcić właśnie do tego, żeby tworzyć rozwiązania internetu rzeczy. Uważam, że warto. Mam nadzieję, że te rzeczy, które Wam dzisiaj przedstawiłem, będą Wam te pomocne. Zachęcam Was do odwiedzenia naszego bloga, na którym możecie znaleźć parę przykładów właśnie zastosowań. Na stronie GitHub Rapidfire.io znajdziecie kawałki kodu do integracji właśnie z Raspberry, z platformą Arduino i tak dalej. No i też na stronie help.rapidfire.com jest dostępny Slack, na którym będziemy starać się po prostu na bieżąco odpowiadać na jakieś tam pytania. Na chwilę obecną ta platforma, którą Wam pokazałem, jest darmowa. Każdy może z tego korzystać. Wiadomo, że w pewnych tam limitach. Tak naprawdę za te połączenia my płacimy, bo to nie jest za darmo. Ale no, ja bym chciał, żeby to właśnie pozostało takie w tej, szczególnie w Poznaniu. Na pewno będzie to darmowe dla wszystkich rozwiązań społecznościowych. Już teraz właśnie pracujemy nad rozszerzeniem tego typu, że będzie można dodawać przedmioty, które będą współdzielone. Czyli na przykład będzie jakiś czujnik temperatury, który będzie wysyłał informacje. I teraz każdy z tych danych może sobie korzystać. To już taka rzecz, którą właśnie chcemy dodać. No i to tak naprawdę tyle. Dziękuję bardzo. Jeśli macie jakieś pytania, to sędzia też odpowie.